Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, witamy Was dzisiaj. Kolejna katecheza nasza w tym naszym zdalnym nauczaniu mobilnym. Nasi wytrwali, zobaczcie, ledwo żyją, pewnie tak jak Wy, ledwo żyjecie po tych katechezach, po tych naukach. No ale cóż, modlimy się dzisiaj, moi drodzy, jak zwykle o to, byśmy mogli wrócić do normalności, by przezwyciężyć pandemię, suszę i inne kryzysy, które są w naszej ojczyźnie, w naszym życiu. Pomódlmy się o to razem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Usiądźmy i siadamy ładnie, żeby słuchać, co tam dzisiaj będziemy nowego mogli się dowiedzieć. Moi drodzy, coraz bliżej, ostatni tydzień wielkanocny przed nami, ostatni. Dlatego już ta i następna katecheza i zniknie nam ta dekoracja, jeżeli chodzi o Pana Jezusa Zmartwychwstałego. Jezusa Zmartwychwstałego. Towarzyszą nam te obrazki. Zobaczmy. O, Chrystus Zmartwychwstały. Tak jak ostatnio mówiliśmy sobie, Chrystus, który wstępuje do nieba. I w niedzielę najbliższą będzie właśnie już zesłanie Ducha Świętego. O tym sobie powiemy przy następnej okazji. A teraz, jak zawsze, posłuchajmy Ewangelii. Przykazanie miłości nieprzyjaciół. Ewangelia Mateusza, rozdział 5. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli kto uderzy cię w prawy policzek, nastaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i pogani tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Trudna Ewangelia, prawda? No jak ktoś ci uderzy w jeden policzek, to ty nie oddawaj mu, tylko nastaw drugi, żeby cię w drugi uderzył. No to tak, no trudno nam to przejąć, prawda? Dlaczego o tej Ewangelii mówiliśmy, to związany jest dzisiejszy temat, bowiem dzisiaj mówimy sobie o dniu 28 maja, dla niektórych to dzisiaj, ale dla niektórych to wczoraj, bowiem w tym dniu przypada 39. rocznica śmierci, coś tu jest źle, Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski, prymasa tysiąclecia nawet był nazywany. Być może w ogóle nie znacie takiej postaci. Stefan kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia. Bo on zmarł już dawno, 39 lat temu. No właśnie, w 1981 roku. W tym roku miała być jego beatyfikacja, czyli miał być przez papieża ogłoszonym błogosławionym. Jednakże miało to mieć miejsce 7 czerwca z uwagi na pandemię koronawirusa. Zostało to odwołane. I kiedy będzie następna data,
jeszcze jej nie znamy. Zobaczmy, moi drodzy, to jest rodzina Wyszyńskich. Wyszyńskich, a tu mały Stefek. Stefan Wyszyński, późniejszy prymas Polski. Miał bardzo trudne dzieciństwo. Wcześniej zmarła jego mama, wcześniej zmarła jego siostra, więc takie miał trudne sytuacje w życiu. A urodził się w 1901 roku w takiej miejscowości Zuzela. Zuzela. Do dzisiaj stoi jego dom, proszę bardzo. Dom, w którym mieszkał, obok kościoła, jak widzicie, obok kościoła. Był bardzo chorowity. No i gdy przyszły święcenia kapłańskie, gdy miał zostać księdzem, to właśnie miał mieć prymicję w Roszczewicach, w swojej miejscowości. Jednakże datę musiał zmienić z lipca na sierpień i miał prymicję na Jasnej Górze, ponieważ był tak chorowity, że zachorował i nie mógł w tym czasie być. Dlatego tu na obrazku jest przekreślone i wszystko pozmieniane. No takie to były sytuacje. Gdy został młodym księdzem, jak widzicie, to był rok 1924. No i później pracował w różnych parafiach, a gdy wybuchła wojna, był kapelanem Armii Krajowej. Sprawował w czasie Powstania Warszawskiego msze święte dla powstańców. No i potem w młodym wieku, bo miał 47 lat, jak został wybrany na prymasa Polski. Soli Deo to jego zawołanie, tu jako młody prymas, a tutaj już taki w podeszłym wieku. No i wielokrotnie, moi drodzy, miał wiele takich ciekawych powiedzeń. Takie jedno z jego najważniejszych to non possumus, czyli nie pozwalamy, nie pozwalamy. Za te słowa został aresztowany przez władze komunistyczne i przez 3 lata więziony w różnych miejscach, co oznacza tutaj ten obrazek właśnie. Kardynał Wyszyński trzyma obraz Matki Bożej i jest za takimi kratami. To jest taka stylizacja, żeby nam właśnie o tym powiedziały. No i tu jest właśnie jego jedno z szczególnych sformułowań. Zawsze, gdy jest szczególnie ciężko, gdy ciemności ogarniają ziemię, a słońce już gaśnie i gwiazdy nie dają światłości, trzeba wszystko oddać Maryi. Bo on właśnie mówił, że właśnie Maryja jest tą, która przyniesie zwycięstwo. No i tutaj jeszcze takie też sformułowanie bardzo trafne. Tylko Chrystus, którego królestwo jest nie z tego świata, radzi sobie z tym światem. No właśnie, my jesteśmy czasem bezradni wobec tego, co się na świecie dzieje, ale Pan Bóg sobie z tym jakoś na pewno poradzi. Tak jak mówiłem, zmarł w 81 roku, został pochowany w katedrze w Warszawie, w archikatedrze świętego Jana, to jest jego grób i sarkofag. No i zobaczmy teraz, co mamy przygotowane. Otóż widzimy, tutaj mamy takie kraty, obraz Matki Bożej i kardynał Stefan Wyszyński. Powtórzmy, kardynał. Tak jest. No i tutaj też, 28 maja, 39. rocznica śmierci Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. I tu mamy taką modlitwę, którą chciałbym, żebyśmy sobie wspólnie odmówili. Znamy, to jest akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, w coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Tu widzimy kraty więzienne i Matka Boża Częstochowska. Matka Boża Częstochowska. Zobaczmy, jak to będzie, gdy będziemy musieli coś napisać. O, proszę bardzo, 28 maja, 39. rocznica śmierci Stefana, kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. I tu mamy Stefan kardynał Wyszyński, a tu Matka Boża Częstochowska, inaczej nazywana Czarną Madonną. I to samo mamy z naszym kodem. Tylko musieliśmy tutaj, nie zmieściło się prymas tysiąclecia, dlatego zamiast tysiąclecia mamy ten kod. I mamy również 28 maja, 39. rocznica śmierci Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia jest w domyśle. I Stefan kardynał Wyszyński i Czarna
Madonna, czarna Madonna. Do tego jeszcze, moi drodzy, kolorowanka. Zobaczmy. Tu dwóch wielkich Polaków. Stefan kardynał Wyszyński. Tutaj kardynał Karol Wojtyła. Przyszły papież Jan Paweł II, ale wtedy jeszcze właśnie kardynał. I na tle katedry w Gnieźnie. Tam to jest takie było zdjęcie słynne z okazji tysiąclecia chrztu Polski. To było w 1966 roku. Pamiętamy to, mieliśmy taką katechezę. Można to pokolorować w Paincie, w komputerze, albo wydrukować i sobie pokolorować. Zobaczmy, jak to pokolorujemy. Pał. O właśnie, tak to nam wyszło. Teraz rzadko pamiętamy kardynała Karola Wojtyłę w czerwonym stroju kardynalskim. Raczej go pamiętamy w białym papieskim. A na głowie mają taką śmieszną czapeczkę, która się nazywa biret. Biret. No i została nam jeszcze puzzle, prawda? O, to puzzle do wycięcia i do ułożenia. I można je ułożyć w ten sposób. O, proszę bardzo. I pięknie mamy je ułożone. No i to, moi drodzy, na tyle, jeżeli chodzi o kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tak, żeby trochę zapamiętać, że taka postać ważna była. No i czekamy teraz na ogłoszenie daty jego beatyfikacji. Pomódlmy się teraz, dziękując Panu Bogu za kardynała Wyszyńskiego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków. Amen.